Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki i zapraszam Was na czytanie miłosne na maj bieżącego roku. Jak już wiecie, pierwsza część filmu będzie dotyczyła osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy tam coś ciekawego w Waszym życiu odnośnie uczuć się wydarzy. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, zachęcam, odsłuchajcie filmik odnośnie swojego znaku ascendentalnego, księżycowego, Wenus. Być może tam będzie więcej informacji dotyczących Waszej sytuacji osobistej, życiowej. Tymczasem przechodzimy już do czytania. Pamiętacie i wiecie dobrze, że karty mam już potasowane, dlatego je tylko teraz przełożymy. I już patrzymy, co tam w związkach u naszych byczków w maju ciekawego się wydarzy. Ale żeby bardziej wzbudzić Wasze zainteresowanie, zrobię teraz rozkład troszeczkę inaczej, nie odkrywając od razu kart, żeby taka nutka niepewności i ciekawości w Was zaiskrzyła. No dobrze, kochani, to zaczynamy. Co myślicie na temat swojego partnera? I mamy tutaj kartę, ale jej nie odkrywam. Co myśli na Wasz temat Wasz partner? Proszę bardzo. Co czujecie do swojego partnera? Co Wasz partner czuje do Was? Widać, widać. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? Wyciągnęły się dwie, to położę dwie. Chciały dwie iść dobrze. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? I teraz tak. Jak traktujecie swojego partnera? Jak Wasz partner traktuje Was? O. Teraz tak, co lub kto, jakie sytuacje bądź osoby Was łączą bądź dzielą? Czy jest coś między Wami? Czy ktoś? To będzie ta karta. Dobrze, tutaj może przesunę, żeby się nie pomyliło, że to odnośnie zamiarów. I teraz tak, najbliższe dni w maju, połowa miesiąca i koniec miesiąca odnośnie uczuć. Dla naszych byczków, karta tła, już patrzymy, sześć mieczy. Sześć mieczy. Patrzę, gdzie ją tu, ale jak zwykle przy pierwszym rozkładzie muszę poprzesuwać karty. Bardzo Was przepraszam, ale jak mam chwilę wytchnienia między czytaniami, to zawsze muszę jakoś tą nową... O, super, chyba teraz wszystko dobrze widać. No dobrze, moi kochani, to zaczynamy. Co myślicie na temat swojego partnera? Szóstka kielichów. Bardzo fajna karta, ponieważ uważam, że traktujecie swojego partnera jako najbliższego przyjaciela. Na pewno długo się znacie, macie wiele miłych wspomnień, wiele wspólnych przeżyć, miłych chwil spędzonych ze sobą i uważacie swojego partnera za taką bratnią duszę, osobę, której możecie wszystko powiedzieć, tak? Czyli znacie się jak łyse konie i ta relacja opiera się najpierw na przyjaźni, później jakieś tutaj uczucia ewentualnie mogą się dalej rozwinąć, tak? Ale zobaczymy, co dalej karty pokażą. Na pewno traktujecie swojego partnera jak wiernego, takiego dobrego przyjaciela, z którym macie wiele, wiele wspomnień, tak? To może być też osoba, która po prostu gdzieś wróciła do Was
z waszej przeszłości, tak? Ale takie mówię, pierwsze wrażenie tej karty, bardzo przyjacielsko jesteście w stosunku do swojego partnera nastawieni, bardzo miło, pozytywnie o nim myślicie i uważacie go naprawdę za prawdziwego przyjaciela, osobę wam niezwykle bliską, której możecie powierzyć swój najbardziej taki zaufany sekret, tak? Więc tutaj bardzo ładnie z waszej strony. Teraz zobaczymy, co o was myśli wasz partner. Gwiazda. No pięknie, kochani. Pięknie, ponieważ wasz partner uważa, że jesteście spełnieniem jego marzeń. Że jesteście po prostu wymarzoną lub wymarzonym partnerem na wspólne życie, tak? Że jesteście ofiarowani mu przez los, przez gwiazdy. Taki wyczekany, utęskniony, spragniony, zrealizowany, tak? Więc pięknie, karta gwiazdy na spełnienie marzeń. Jesteście oczkiem w głowie swojego partnera, największym szczęściem, jakie mogło go w życiu spotkać. Więc wasz partner traktuje was po prostu wspaniale, myśli o was bardzo pozytywnie i jesteście dla niego skarbem, tak? Drogocennym, największym szczęściem. Spełnieniem po prostu, spełnieniem. Jesteście spełnieniem dla swojego partnera. On wam po prostu nieba przychyli, wszystko wam odda, czego tylko zapragniecie, ponieważ no, uważa was za niesamowite szczęście w swoim życiu, tak? Jesteście mu przeznaczeni, tak? On uważa, że jesteście sobie przeznaczeni i że razem dalej powinniście kroczyć przez życie. No, no, moje byczki kochane, na razie pięknie, na razie pięknie. Bardzo mi się ta forma podoba odwróconych kart. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie to, co było wcześniej, że od razu było karty widać, czy jednak taka nutka tajemniczości niech tutaj będzie. No dobrze, co czujecie do swojego partnera? I mamy tutaj pazia, pazia mieczy, paź mieczy, karta mówiąca o tym, że jesteśmy troszkę zazdrośni o partnera. Możemy z tego powodu robić mu jakieś wymówki, pretensje. Możemy go śledzić, obserwować. Troszeczkę taka obsesyjna być może jest to miłość, jakieś takie uczucie. Paź, czyli młoda energia, energia powietrza, bliźnięta waga wodnik. Ale to jest też karta mówiąca o nowych, dobrych wiadomościach, o takim nowym zapoczątkowaniu uczenia się partnera od początku, tak? Paź jest trochę chaotyczną energią, taką mówię, że trochę zachowujemy się jak dziecko, właśnie, no jesteśmy zazdrośni, rozkapryszeni, możemy jakieś tam sprzeczki stwarzać bez powodu, tak? Czasami możemy powiedzieć coś za dużo, zupełnie głupich, jakichś nieprzemyślanych słów, ale ogólnie jest to karta takiej obserwacji, tak? Więc wy obserwujecie i wszystkiego uczycie się, tak? Uczycie się od podstaw, być może jak żyć w tej relacji, jak ją tworzyć, jak ją realizować, jak dopasować się do partnera, jak z nim współgrać, więc tak tutaj widzę to, ale no myślę, że jest to uczucie, jest tutaj to uczucie, bo wypatrujecie tego partnera, tak, wypatrujecie być może tych uczuć i no jest tutaj ta nutka zazdrości, ja widzę, że jesteście troszeczkę tacy, no podejrzliwi być może w stosunku do partnera, no zobaczymy, co dalej z tą historią. Co czuje do was wasz partner? No pięknie. Też mamy pazia, ale kielichów tym razem. No, czyli jest ta miłość. Jest ta miłość, jest to wyczekiwanie, jest to zauroczenie, są te motyle w brzuchu. I też jest to młoda energia pazia, czyli on też zaczyna dopiero w to wchodzić. Troszeczkę jest może rozemocjonowany tym, może troszeczkę przestraszony, przewrażliwiony, tak. Bardzo tak emocjonalnie, uczuciowo podchodzi do was,
ale zaczyna się tutaj, tak? Zaczyna się być może od tej przyjaźni, tak? Być może od tej przyjaźni, od tej pięknej przyjaźni, która Was tutaj w jakiś sposób połączyła i która zbudowała już tutaj takie podłoże zaufania, na którym możemy budować coś trwałego, tak? Zobaczcie, ta kobieta, która tu siedzi, no, w pięknym ogrodzie, łapie się aż za brzuch z wrażenia, bo po prostu no, jest tak podekscytowana, rozmarzona, utęskniona, no, wręcz tęskni, tak? Tęskni, jest to pierwsze zauroczenie, więc jak najbardziej tutaj miłość od strony Waszego partnera jest. No i czujecie to podekscytowanie, jakie towarzyszy właśnie zakochanym przy pierwszych takich chwilach tego zauroczenia, tak? Więc bardzo, bardzo ładnie. Ja oczywiście zapomniałam Wam, kochani, powiedzieć, że ze względu na to, że jest to czytanie ogólne, te energie mogą się mieszać i mogą się zamieniać miejscami. Więc kochani, jeżeli Wy uznacie, że bardziej rezonuje z Wami ta strona, a ta z Waszym partnerem, no to po prostu sobie odwróćcie karty, tak? Na zasadzie odbicia lustrzanego, pozamieniajcie miejscami i wtedy będziecie mieli już jasność w czytaniu. No, na razie fajnie się zapowiada, zobaczymy co dalej. I teraz tak, wyciągnęłam dwie karty odnośnie Waszych zamiarów w stosunku do partnera. Ha! I tak, mamy kartę ósemki kielichów i mamy kartę króla buław. I teraz troszeczkę tego nie rozumiem, ponieważ albo powracacie do partnera, czyli to, co ja na początku powiedziałam o Waszych myślach, tak? Że Wy tęsknicie za kimś z przeszłości, tak? Jak tutaj widać, bo na co ta kobieta patrzy? Ona patrzy na wspomnienia, czyli na samą siebie w objęciach mężczyzny. No, kamerka, współpracuj. O, widzicie? Ta kobieta, która jest odwrócona plecami, to jest ta sama kobieta w objęcia jakiegoś mężczyzny i ona w toni tej wody przypomina sobie te wspaniałe chwile, tak? Przypomina sobie, to jest ta sama postać, to są wspomnienia z przeszłości, tak? I jej było tak dobrze, to był taki przyjaciel, to była taka osoba jej bliska sercu i to są pozytywne wspomnienia, tak? Ona po prostu miło jej wracać do tych wspomnień, tak? Bardzo, bardzo tak pozytywnie je tutaj odbiera. I do czego zmierzam, kochani? Ponieważ ósemka kielichów mówi o powrotach, ale też o odejściu. I teraz tak, no albo niektóre z osób, które w tej tutaj toni wody, tego mężczyznę, który Was tutaj obejmował, być może jest to król buław, tak? Za którym tęsknicie. I być może obecnego partnera teraz będziecie po prostu zostawiać, albo już zostawiliście i zaczynacie wchodzić w nową relację z tym królem buław, czyli z jakimś mężczyzną po 45 roku życia, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Z kolei inna wersja może być dla innych byków taka, że wracacie z powrotem do tego wspomnienia, do tego mężczyzny z Waszej przeszłości, z którym macie tak pozytywne po prostu wspomnienia. I to jest właśnie ten król buław, tak? Którego gdzieś tam jeszcze kochacie, z którym bardzo się przyjaźniliście i z którym już Was coś łączy, jakaś nić porozumienia, nić takiej po prostu fantastycznej przyjaźni, tak? Więc tutaj dopasujecie do siebie. Mogą być właśnie dwie możliwości, tak? Że tu w sercu wypatrujecie też właśnie tego partnera i pojawia się ten król buław po rozstaniu z kimś, tak? I wchodzicie w nową relację tego byłego. Z kolei dla innych byków może być tak, że po prostu powracacie do tego mężczyzny z tych Waszych wspaniałych wspomnień, być może z lat młodości, z lat szkolnych, no pierwszej sympatii, tak? I to jest ten król buław. No ciekawe czytanie, powiem Wam ciekawe, kochani. Więc tutaj, no te dwie karty ewidentnie chciały tutaj coś pokazać, tak? Król buław czasami też mówi o jakimś romansie, o takim niezwykłej relacji właśnie na podłożu tutaj atrakcyjności, seksualności, pożądania, tak? Więc być może
To był jakiś kochanek, być może jakiś ukryty partner. No zaraz zobaczymy, jaka tu dalej historia wyjdzie, ale na razie jest ciekawie. Albo powrót. Właśnie do tej poprzedniej relacji, tak? Albo odejście i poznanie kogoś nowego, tak? A po prostu tego partnera, od którego odchodzimy, zostawiamy tylko jako przyjaciela. No dobrze, zamiary waszego partnera obecnego. No i mamy tutaj cztery miecze. I cztery miecze ogólnie mówi o jakiejś chorobie, o jakimś odpoczynku, o zimnej sypialni, o chwilowym rozstaniu, o jakichś przeszkodach, które powodują, że zawieszacie jakby tą relację, tak, na obecną tutaj chwilę. No nie wiem, no nie wiem. Może to jest jakaś tutaj sytuacja, która mówi, że partner na chwilę chce się wycofać, być może jakaś separacja, być może jakieś odpocznięcie od siebie, być może chce się jeszcze zastanowić. Ogólnie karta mówi o rekonwalescencji, tak? O uleczaniu swojego ciała, umysłu, duszy, o zastanowieniu się dogłębnie, o takim przemyśleniu w ciszy, w samotności. Być może partner jest po jakimś nieudanym związku i chce najpierw wyleczyć rany, i dopiero się zaangażować w coś nowego, dopiero jakieś deklaracje wam tutaj ofiarować, tak? No cztery miecze. Coś tutaj, zaraz dopowiemy, o co chodzi, ale jego zamiary są takie chłodne w stosunku do was, czyli on tak jakby chciał odpocząć. Tak jakby chciał odpocząć. No dobrze, idziemy dalej. Jak traktujecie swojego partnera? Królowa buław. Czyli wasz partner niezwykle, no to co ja powiedziałam przed chwilą z tym królem buław, tak? Niezwykle pociąga was od strony fizycznej, od strony takiej ekscytacji erotycznej, pożądanie, romans jak najbardziej, ale tylko to. Na razie tylko to. Czyli po prostu spotykacie się od czasu do czasu, żeby spędzić miłe chwile, być może nawet intymne ze sobą. Być może podróżujecie razem, spędzacie aktywnie razem czas, jakiś sport, podróże, wyjazdy. Ale to jest na razie tylko romans, nic więcej, tak? Więc tutaj chociaż uważacie swojego partnera za niezwykle atrakcyjną osobę, tak? I pożądacie jej. Ale nie chcecie jakby się wiązać. Nie ma tu takiej deklaracji stałości, tak? Czyli na razie tylko spotykamy się, bo po prostu jest nam dobrze w jakiejś tam sferze intymnej. Podobamy się sobie, lubimy się razem pokazywać, tak? Wyjazdy, mówię, podróże, sport. No dobrze, a co... Jak traktuje was wasz partner? No widzicie, wasz partner chce tworzyć z wami stały związek. On chce małżeństwa. Chce małżeństwa, traktuje was jak rodzinę. On pragnie tej rodziny, on pragnie tej stabilizacji życiowej. Chce, żebyście tworzyli prawdziwą rodzinę, tak? No, karta też takiego, bym powiedziała... dzielenia się wspólnymi dobrami, tak? Żeby po prostu wszystko było wspólne, żebyście stworzyli taki prawdziwy dom. Jesteście partnerami nie tylko w sprawach uczuciowych, ale też biznesowych, majątkowych. To jest karta rodziny, więc on jak najbardziej chce z wami tworzyć rodzinę. Bardzo ładna karta. Dawno jej nie losowałam, że tak powiem. Piękna karta. I to jest takie bezpieczeństwo i materialne właśnie i taka stabilizacja, tak, że dorabiamy się czegoś razem, no tworzymy dom. Być może on chce zamieszkać z wami. To jest też karta wspólnego zamieszkania, tak, tworzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Więc jak najbardziej, wasz partner chce tu z wami być, ale czemu są te cztery miecze? Być może choroba jakaś tutaj jest przeszkodą, tak? I on musi się uleczyć z czegoś. Zaraz dopowiemy. I teraz tak, co was łączy bądź dzieli?
No właśnie, as buław. Czyli seks, seks i jeszcze raz seks, pożądanie, ekscytacja, erotyzm, po prostu dziki i szaleńczy romans. Jesteście po prostu dla siebie niezwykle atrakcyjni i dobrze Wam razem w tych sprawach intymnych. No nie ukrywajmy, tutaj dogadujecie się naprawdę na tym podłożu świetnie. To jest kolejna karta ognia między Wami, więc tutaj no naprawdę super. To jest naprawdę sukces. No macie i gwiazdę od strony... Coś tutaj z Waszej strony mnie się wydaje, ale może... No zaraz dopowiem. Nie chcę tutaj nic mówić, dołożę karty, to bardziej się tutaj rozjaśni. No ale na razie super czytanie. Na razie super. No jest taka namiętność, jest taki po prostu... Boże, no szalejecie za sobą. No co ja tu mogę powiedzieć? No szalejecie za sobą, po prostu. Bardzo, bardzo wielka atrakcyjność tutaj Was łączy. No, no. Nie możecie przejść obok siebie, żeby się na siebie nie rzucić. No ja tutaj tak odczuwam, tak? Więc jest ta chemia między Wami, ewidentnie jest ta chemia. Tylko z mojej strony, znaczy z Waszej strony, to z mojej strony mówię, z Waszej strony wydaje mi się, że chcecie to zostawić na stopie przyjacielskiej. Mówię, zostawić to na stopie romansu. Tak, a partner znowu naciska, że Wy jesteście spełnieniem jego marzeń i on Was chce za męża bądź za żonę, tak? On chce Was za partnera życiowego na dobre i na złe. On chce przypieczętować ten związek, on chce małżeństwa. Bo po prostu uważa Was za świetną partię, tak? I jest ta miłość, jest już po prostu... Mimo, że te energie w Waszych sercach są nowe, świeże, bo paść się dopiero uczy. On zaczyna coś, tak? On dopiero... że tak powiem, kroczek po kroczku wstępuje w ten świat, zaczyna go poznawać. I u Was ewidentnie jest początek tego zauroczenia, tylko Wy jesteście jeszcze podejrzliwi. Obserwujecie, tak jakbyście być może chcieli zebrać jak najwięcej informacji na temat swojego partnera, a Wasz partner już Was kocha, już jest jakieś uczucie, już jest jakieś podłoże, już są emocje związane z miłością. On po prostu, no... bardzo Was pragnie mieć na zawsze przy sobie. Tak tutaj to widzę. No dobrze, ciąg dalszy historii. Najbliższe dni miesiąca, karta maga, kochani, czyli będziecie przejmować pałeczkę w tym związku, czyli związek będzie zupełnie pod Waszą kontrolą. Będziecie kontrolować, macie silną wolę i macie wszelkie narzędzia, atrybuty, zdolności do tego, żeby troszeczkę pomanipulować tym partnerem i po prostu podejmować decyzje według Waszej woli, tak? Czyli będzie tak, jak wy będziecie uważali. No, wystawiacie tutaj warunki i kierujecie tym związkiem, tak? Jesteście stroną dominującą tutaj. Dobrze. Połowa miesiąca. No, połowa miesiąca, karta diabła. Czyli znowu ta dzika namiętność, ale takie troszeczkę też uzależnienie się od siebie. Albo uzależnienie właśnie od seksu, no też tak może być. Taka namiętność bez opamiętania, tak? Po prostu no grzeszycie tutaj na całego, moi kochani. Jest ta dzika namiętność, jest to takie już nawet, bym powiedziała, troszeczkę no, z przesadą, więc uważajcie, żeby ten diabeł Was tutaj no, nie zaprowadził w jakieś takie chore zaułki, ponieważ no, jeżeli już chcecie tkwić w tym związku, to pielęgnujcie ten związek tak, żeby ta róża wzrastała, ale żeby Was nie kuła, tak? Żeby ten związek Was nie kłuł, nie bolał, nie parzył, nie sprawiał Wam ran. Niektórzy tak lubią, ale to są tylko jednostki. Ogólnie chodzi o to, żeby nie przesadzać, tak? Bo może Was to w jakimś aspekcie później zaboleć. No ale namiętność jest bezbłędna tutaj, naprawdę, wow! Ostra jazda bez trzymanki, widzę. Naprawdę, diabeł psza się buław. Kochani, uważajcie, żeby z tego jakieś dzieci nie było, bo naprawdę, tutaj jak już tak szalejecie, to dobrze się zabezpieczajcie. Chyba, że chcecie, tak? Bo naprawdę tutaj jest, no jest ogień, jest. O, to już jest taki hardkorowy, że tak powiem, ogień. Koniec miesiąca, moi mili. No,
Dom i rodzina, cztery buławy, czyli jednak będziecie razem, kochani. No po prostu uważam, że jesteście dla siebie stworzeni. Uważam, że jest coś fantastycznego tutaj między wami. Nie dość, że jest ta przyjaźń, to jest jeszcze po prostu to dopasowanie. Jesteście tak dopasowani pod względem właśnie atrakcyjności dla siebie, dogadywania się, mówię, w tych sprawach łóżkowych, intymnych, pełne zrozumienie, szaleństwo, wręcz nawet obsesję macie na swoim punkcie. No i kończy się to założeniem rodziny, czyli tak. Czwórka buław, stabilizacja, karta małżeństwa, karta domu, karta tworzenia rodziny takiej mocnej, gdzie nikt tutaj nie ma prawa popsuć czegoś, tak? No i zazwyczaj jest to takie zamieszkanie razem, tak? On pragnie tego, on ewidentnie pragnie i po prostu no, ustąpicie chyba, no razem dojdziecie do wniosku, że być może kupicie wspólny dom, wspólne mieszkanie, być może jedno do drugiego się wprowadzi, po prostu założycie rodzinę. Pięknie, moi kochani. Aż mi się nie chce tu kart dokładać, wiecie, tylko dołożę tutaj na tą czwórkę mieczy. O co tutaj chodzi? Z tym takim uspokojeniem. Ja myślę, że on tutaj po prostu być może chce uleczyć jakieś z poprzednich lat urazy. No już patrzymy, moi kochani, już patrzymy. Dopowiemy sobie trzy karty. Najpierw dopowiemy sobie pazia mieczy. O co tu chodzi z tym paziem mieczy? Proszę o wyjaśnienie, pazia mieczy. Wieża. Być może jakieś tutaj sprawy wstrząsnęły wami bardzo i teraz sprawdzacie. Wydaje mi się, że w przeszłości były jakieś takie niefajne historie, być może nagłe rozstanie, być może ktoś brzydko was strasznie potraktował, nie dowierzaliście temu, byliście w szoku, po prostu no, nagle jakieś rozstanie, że tak powiem, na was spadło. I wy teraz sprawdzacie wszystko, obserwujecie, bo boicie się, żeby się historia nie powtórzyła, tak? Dlatego to wasze takie przewrażliwienie na tym punkcie. Cztery miecze, karta głupca. Czyli wydaje mi się, że wasz partner też po jakiejś urazie, po jakimś nieudanym związku, bądź jakiejś krzywdzie, może chorobie, dochodzi do rekonwalescencji, tak, do rehabilitacji, do uzdrowienia i chce zacząć od nowa wszystko, tak? Nowy zupełnie start w życiu, nowy początek, karta głupca, czyli jakiś nowy etap w jego życiu się tutaj rozpoczyna, tak? W stosunku do was, w stosunku do was. Chce jeszcze raz. Chyba, że mówię, tak jak powiedziałam do niektórych z was, być może obecny wasz partner powrócił do was z przeszłości, bo coś was wcześniej łączyło. I teraz od nowa, nie chcecie już pamiętać to, co było, to było, chcecie zacząć od nowa, już z czystą kartą, tak? Karta czasami też mówi, że czwórka mieczy i głupiec może chce się starać o dziecko, tak? Może jest już dziecko, jeżeli to jest wasza energia. Może jesteście już w ciąży i po prostu, no nie wiem, jakieś tam są sprawy, że jesteście na urlopie, tak? Nie pracujecie. Może jakaś hospitalizacja była i jest to związane na przykład z dzieckiem, tak? Ale to dla niektórych. Raczej wydaje mi się, że tutaj chodzi o jakiś nowy początek. O jakiś nowy początek po jakiejś tutaj... po jakimś odpoczynku, tak? Po zbieraniu energii, tak? Odradzaniu się na nowo. Takiej regeneracji właśnie sił witalnych i ciała fizycznego po takim odpoczynku nowe, tak? No dobrze, kochani. Jeszcze mówiłam jakąś kartę? Mówiłam trzy. A którą miałam na myśli? Teraz to już nie wiem. Może tą ósemkę kielichów jeszcze zobaczmy.
Siedem buław. Siedem buław, obroniliście się przed jakimś wrogiem, obroniliście swojej pozycji, pokonaliście jakieś trudności i wyznaczyliście granice, wyznaczyliście swoje warunki, na co kto może sobie pozwolić w stosunku do waszej osoby. Bronicie troszeczkę swojej prywatności, swojego życia osobistego, tak? I to było w tej przeszłości tutaj, więc wy jesteście na pozycji wygranej. Coś wam się tutaj udało zwyciężyć. Być może właśnie to, że wrócił do was ten mężczyzna, wasz upragniony tutaj, tak? No dobrze, jeszcze została nam karta tła. Karta tła jest szóstka mieczy. Pod spodem mamy sąd, czyli znowu odrodzenie, ale też karta powrotu, tak? Zobaczcie, szóstka mieczy, planowanie podróży, planowanie pójścia w nowym kierunku, ale razem, tak? Tu akurat na tej karcie nie ma rodziny, bo zazwyczaj na innych taliach tarota jest pokazana łódź, w której siedzi kobieta z dziećmi, a mężczyzna no, wiosłuje albo właśnie popycha tą łódź w nowym, lepszym kierunku. Oni pozostawiają pozostawiają wszystkie te złe sprawy, jakieś historie, miejsca, które po prostu wam już im nie służyły, tak? I wyruszają w nową, lepszą podróż, w nowe, lepsze życie, tak? Być może przeprowadzka, jak najbardziej tutaj. Mnie się wydaje, że to będzie jednak przeprowadzka, że będziecie się przeprowadzać do swojego partnera albo wasz partner do was i zaczynacie wspólne życie, tak? Czyli cały wasz dorobek życia, wszystkie doświadczenia będą płynęły tą łodzią w nowym, lepszym kierunku, tak? I to są miecze, czyli myśli, dopiero planowanie, analizowanie. Czyli wy tutaj myślicie o tym, żeby po prostu zacząć mieszkać razem, po prostu się przeprowadzić, być może kupić dom. Dobrze, moje kochane byczki, ale macie ładne czytanie, bardzo fajne. Oby jak najwięcej tutaj z was rezonowało z nim. Będę się bardzo cieszyć. Dajcie znać w komentarzach. Teraz jeszcze wybiorę dla was jedną kartę, wsparcie miłości, karta anielski. I już zobaczymy, co tam w maju. Piąta karta z góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz już w ogóle nie rozumiem tej karty. Bo karta mówi o rozstaniu. Zbliża się czas rozstania z twoim partnerem. Ale może to chodzi o tego byłego partnera, tak? Nie tego nowego, z którym tutaj chcecie zacząć nowe życie. A może chodzi po prostu o rozstanie... No ale ja tu nie widzę rozstania, moim zdaniem, więc to no nie, nawet nie będę brała tej karty pod uwagę, ponieważ zaraz zobaczymy, co tutaj oni jeszcze czytają. Czytają, piszą, mój Boże, co ja mówię. A, właśnie, to chodzi o spędzanie czasu z dala od siebie, tak? Więc być może, no nie wiem, wasz partner gdzieś wyjedzie, albo dojeżdżacie do siebie, bo tutaj są też te buławy, karta podróży, tak? Gdzie trzeba się do siebie, że tak powiem, przemieszczać, dojeżdżać. Więc być może, nie wiem, wasz partner za pracą gdzieś wyjedzie i będzie to chwilowe rozstanie. Już wam czytam. Romantyczne anioły wspomogą cię podczas okresu separacji od twojego partnera. Karta ta stanowi zapewnienie ci anielskiego wsparcia, podczas gdy będziecie spędzać czas z dala od siebie. Podczas takiego rozstania anioły wypełniają twoje godziny zdrowymi czynnościami, które wspomogą cię zarówno w obecnym, jak i w przyszłych związkach. Mniejsza karta może oznaczać tymczasowy okres samotności, podczas którego twój partner może podróżować w interesach. No właśnie. Bądź też okres, podczas którego jesteś singlem i przygotowujesz się do kolejnego związku.
Może ona również oznaczać separację małżeńską bądź rozwód. Nie, żadna separacja, żaden rozwód, kochani, to nie dla Was. Tutaj macie za piękne karty wspólnego domu i w ogóle szczęścia, że to nie. To jakiś chwilowy, być może faktycznie Wasz partner wyjedzie gdzieś za pracą. Poprosi o wsparcie podczas dokonywania się tych zmian. Anioły pomogą Ci odkryć głębokie uzdrowienie, które objawi się podczas samotnie spędzonych godzin. Przygotuje Cię to do kolejnej podróży, którą będzie zbliżający się nowy związek. Kochani, ja tu widzę chwilowe rozstanie i ponieważ widzę tutaj u partnera te cztery miecze, a cztery miecze to jest chwilowy odpoczynek, chwilowa po prostu taka regeneracja, taka bycie w ukryciu, tak? Nie wiem, może Wasz partner do szpitala pójdzie na przykład, tak? No coś mi się tutaj widzi z jakąś taką odnową, tak? Że trzeba się zrehabilitować, jakaś regeneracja, jakaś tutaj rekonwalescencja, jakiś odpoczynek, nabranie sił być może po chorobie, tak? Więc tutaj być może dlatego będzie ta chwilowa tutaj rozłąka, być może, no nie wiem, czeka go jakiś zabieg, czy jakaś operacja i po prostu będzie dłuższy pobyt w szpitalu, tak? Ale na pewno nie widzę tutaj rozstania, absolutnie nie widzę tutaj rozstania. Bardziej mi się wydaje, że chodzi właśnie o jakieś tymczasowe takie rozstanie. No tak, jeszcze sprawdziłam tutaj tą wieżę, czyli byliście singlem jak najbardziej i teraz po prostu wypatrujecie nowego. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego miesiąca. Dużo miłości, dużo radości, zrozumienia, wytrwałości, dyplomacji, bo to też jest ważne w związku. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc weźcie tylko te karty, które z Wami rezonują. Posprawdzajcie sobie jeszcze filmiki z ascendentem, z księżycem, z Wenus. Być może tam one nieraz silniej działają niż na znak słoneczny, więc po prostu tutaj sobie dopasujcie te informacje, żeby jak najbardziej tutaj mieć to wszystko zgrane i takie pewne, że to dotyczy Waszej sytuacji życiowej. A tymczasem bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam na kolejne czytania i do usłyszenia. A teraz zapraszam samotne byczki, single. Już dla Was czytanie. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne samotne byczki. To czytanie dla Was na maj bieżącego roku odnośnie miłości. Zobaczymy, czy karty chcą Wam ciekawego coś przekazać. Jak wiecie, już są potasowane, teraz je tylko przełożę i już patrzymy, kochane single, co tam u Was. Pierwsza karta będzie mówiła o Waszej przeszłości, czyli o źródle Waszego problemu. Co się takiego wydarzyło, że nadal jesteście osobami samotnymi? 9 denarów. No, dobre panny bądź kawalerowie na wydaniu. Tak naprawdę niczego Wam nie brakuje, oprócz drugiej połówki. Dobrze, druga karta. Teraźniejszość. Obecna sytuacja z przeciągnięciem nawet do 3 miesięcy, czyli to, co się teraz dzieje w Waszym życiu. Umiarkowanie, aha, czyli jest sam raz, czyli tak jakbyście na siłę nie chcieli szukać, tylko na zasadzie kto przeznaczony i się znajdzie, ten będzie, ale jest Wam dobrze jak jest, panujecie nad sobą, nad sytuacją. Teraz jaka będzie przyszłość, czyli co się wydarzy w najbliższej przyszłości, czy jest szansa, żebyście kogoś ciekawego poznali? No słońce oczywiście, ohoho, no moje byczki. Dobrze, czwarta karta. Co na ten temat myślicie? Czy macie z tym związane jakieś uczucia, lęki, obawy? Już patrzymy. Co myślicie na ten temat? 8 denarów. No, że trzeba pracować nad sobą i dążyć do określonego celu. Dobrze, piąta karta mówi o tym, co tarot chce Wam poradzić w tej sytuacji, tak? Jak macie działać, jak planować, postępować, żeby po prostu no tą wymarzoną swoją drugą połówkę do siebie jak najszybciej przyciągnąć. Czyli szukamy teraz karta rada. Karta rada. 10 buław. Nie bierzcie zbyt dużo na siebie. Taka jest rada, żebyście nie byli przemęczeni. Thank you.
być może nie przepracowani też. Dobrze. Szósta karta. Jakie mogą być przeszkody w postaci jakichś nietypowych, złych wydarzeń, niekorzystnych ludzi, którzy tam na przykład wam coś próbują negatywnie go podłożyć pod nogi. As denarów. Czyli pieniądze mogą być, duże pieniądze mogą być przeszkodą, albo mieszkanie na przykład, tak? Albo praca, dobrze płatna praca. Coś tutaj uważajcie na to, tak? No i teraz, albo po prostu pieniądze są, no głównie pieniądze, duże pieniądze są przeszkodą w tym. No i wynik, tak? Czyli jak ten miesiąc się tutaj zakończy dla was pod względem uczuć. Cztery miecze. No nadal chyba nic się nie wydarzy, bo będziecie, że tak powiem, dawali sobie czas jeszcze do przemyślenia, odpoczynku, a w tle czytania trzy kielichy, czyli będziecie się spotykać, będziecie się bawić, ale jeszcze na razie nic poważnego nie będzie, tak? Przesuwamy karty i po kolei zaraz będziemy interpretować. Widać? Elegancko. Dobrze, zaczynamy. Kochani, co powoduje, że jesteście sami? Wydaje mi się, że jesteście sami, bo wam jest z tym dobrze. Macie dobrą pracę, macie zaplecze finansowe, macie mieszkanie, macie kasę na to, żeby zadbać o siebie, na fajne ciuchy, kosmetyki. Jesteście na pewno postrzegani jako elegancka partia bądź elegancki partner, taki kawaler na wydaniu, tak? Czyli w sprawach materialnych jesteście zaspokojeni, jesteście szczęśliwi. Widzę tutaj naprawdę no, bardzo duży taki potencjał finansowy. No, brakuje tych uczuć, tak? Więc materia jest, teraz być może rozglądacie się za osobą, z którą by to dzielić, tak? Cieszyć się razem. Ale niczego wam nie brakuje. Jest pełna obfitość i tak naprawdę jesteście zadowoleni z tego, co macie. Dobrze się czujecie w tym luksusie, w tym komforcie. I nie śpieszy wam się. Tak, takie mam wrażenie, że wam się nie śpieszy, żeby kogoś na siłę znaleźć. Po prostu musi być ten strzał amora, musi być to coś, co dostrzeżecie, co poczujecie do tej drugiej osoby i być może wtedy dopiero się zaangażujecie. Na razie jest wam dobrze w takim stanie, jak jesteście. I teraz tak, kochani, teraźniejszość, czyli co się wydarzy do 3 miesięcy. Nic nowego się nie wydarzy, będzie tak jak dotychczas, będzie pełna stabilizacja, będziecie trzymali kontrolę nad swoim życiem, wszystkiego będzie w sam raz, czyli nie będzie ani za dużo, ani za mało. Moim zdaniem bez zmian, jakieś sprawy jedynie wasze tutaj mogą odnośnie uczuć się poprzeciągać troszeczkę w czasie, więc być może to nie jest ten czas, żebyście na ten moment kogoś poznali, tak? Zrównoważony czas, spokojny, szczęśliwy, niczego wam nie brakuje, panujecie nad emocjami, panujecie nad swoim życiem materialnym, wszystko jest w równowadze, w harmonii jak najbardziej, więc po prostu taki będzie najbliższy okres w waszym życiu. Bardzo, bardzo stabilny. Trzecia karta. Przyszłość. Co się wydarzy? No i mamy kartę Słońca, kochani. Karta Słońca to jest wielka miłość. To jest spełnienie. To jest bardzo taki optymistyczny dla was okres. Karta radości, karta szczęścia, karta wielkiej miłości. Karta mówiąca o takim spełnieniu, że naprawdę to Słońce będzie wam ogrzewać sferę tutaj uczuć, namiętności, miłości. Co jeszcze o Słońcu? Słońce to jest też dom, to jest rodzina, to są stałe fundamenty, to jest no, takie po prostu dobre widoki na przyszłość, takie optymistyczne, tak? Pełne szczęście no, i osiągnięcie sukcesu jak najbardziej, więc tutaj jeżeli wytrwale będziecie dążyli do czegoś, to będzie ten sukces, tak? Będzie ta wasza wygrana, będzie to ta radość i to szczęście, więc jak najbardziej tutaj, kochane byki, no, szykuje się dla was wspaniały okres. Coś do was idzie, ale jeszcze nie teraz. Coś jest odłożone jeszcze w czasie,
Być może nie w maju, a w czerwcu, w lipcu, być może na wakacje, być może właśnie gdzieś, gdzie słoneczko mocno grzeje, macie szansę poznać kogoś fajnego. Czwarta karta. Co na ten temat myślicie, moi kochani? I teraz tak, jedni będą się skupiać na pracy, naprawdę na finansach. Wydaje mi się, że bardzo to kochacie. No byk panna koziorożec, znaki ziemi, tak? Czyli materia, materia, jeszcze raz many, many, many. Lubicie pracować, niektórzy z Was nawet są pracoholikami, ale naprawdę w maju będziecie się koncentrować na pracy, na skupianiu się na tym, co robicie, żeby to było dobre, żeby to było solidne, dobrze wykonane z Waszej strony, więc tutaj będziecie dbać o detale. Oczywiście to się wiąże z świetnym wynagrodzeniem, więc jeżeli jest dobra praca, przykładacie się do tego, no to też będzie świetne wynagrodzenie, tak? Dla innych byków może być to taka sytuacja, że będziecie też pracować nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoim podejściem do życia, do ludzi, pracować nad tym, żeby właśnie starać się kogoś znaleźć, tak? Czyli na przykład nie będziecie siedzieć tylko w domu, tylko ruszycie dupsko i pójdziecie gdzieś ze znajomymi, nie wiem, jakiś klub, dyskoteka, kino, teatr, jakieś wieczorki kawalerskie, gdzieś do ludzi, tak? Jakieś, nie wiem, miejsce, gdzie po prostu jest możliwość nawiązania i poznania kogoś ciekawego. Czyli mamy ósemkę denarów. Wasze myśli. Dobrze. I teraz jaka jest rada od Tarota? 10 buław. Kochani, nie przemęczajcie się w dążeniu do celu. Myślicie o domu, tak? Ale ten dom jeszcze jest daleko. Czyli zobaczcie, długa droga przed Wami i taka droga troszeczkę pod górkę, na którą musicie dotrzeć, tak? Musicie dotrzeć do tego domu, ale z niezłym tutaj balastem, tak? Czyli macie już doświadczenie. Macie już zaplecze, tak? Tylko pamiętajcie, że czasami ciężko jest, jak zbyt wiele weźmiemy na swoje plecy, tak? Ciężko jest to unieść, więc być może nie zagłębiajcie się tak w tą pracę, nie idźcie w tą karierę, nie zbierajcie tego doświadczenia, bo być może będzie Wam to później trudno unieść samemu, a co dopiero z drugą osobą, tak? Widzimy tutaj dwie osoby na tej karcie, więc tak jakbyście się później musieli podzielić tym z tą drugą osobą i ta osoba będzie musiała wziąć część tego Waszego bagażu na siebie i dalej z Wami go dźwigać, tak, żeby dotrzeć do tego upragnionego domu. Więc tutaj karta ostrzega, żebyście nie przeforsowywali się, nie byli tacy odważni i brali zbyt wiele do dźwigania, niż faktycznie możecie udźwignąć, tak? Nie przemęczajcie się, pamiętajcie o swoim kręgosłupie, barkach, plecach, żeby tutaj nic takiego się nie wydarzyło, co by powodowało jakąś kontuzję i nie bierzcie zbyt dużo pracy na siebie, tak? Nie przemęczajcie się, odpoczywajcie, żeby po prostu no, nie zachorować się, tak? Nie przepracować, tak? Nie brać zbyt tego dużego bagażu do bezsensownego później dźwigania. Karta szósta. Co Wam przeszkadza w osiągnięciu celu? Jakie osoby, wydarzenia? Mamy tutaj asa denarów. As denarów, karta bardzo szczęśliwa odnośnie spraw finansowych. Karta mówiąca o stałej pracy, dobrze płatnej pracy. Karta mówiąca o szczęśliwych sprawach związanych z zakupem nieruchomości, z wszelkimi transakcjami, inwestycjami. Ogólnie szansa na zarobienie dużych pieniędzy. I to po prostu może być przeszkodą w tym, że na chwilę będziecie odkładać związek, odkładać poznanie nowej osoby na potem. Wy widzę tutaj idziecie w kierunku kariery i na miesiąc maj widzę tutaj duże pieniądze. Będziecie myśleli tylko o pieniądzach, o pracy i o tej satysfakcji, która po prostu będzie Wam przeszkadzała teraz w realizowaniu się w życiu uczuciowym, tak? Tak naprawdę macie tylko jedną kartę z kielichem, macie trzy karty denarowe, czyli kartę mówiącą o materii, o energii ziemi. To jest Wasza energia jak najbardziej, więc Wy tutaj no, wybieracie to, co Was z natury ciągnie, tak? Czyli ta praca będzie teraz ważniejsza ponad to, żeby wejść w jakąś nową relację, starać się poznać kogoś nowego, ale mimo to
Będziecie imprezować, będziecie się spotykać, będziecie coś świętować, będziecie się cieszyć, bawić, spotykać z przyjaciółmi, może jakaś radość związana z narodzinami, jakieś zaproszenia, komunie, chrzciny, śluby, więc spotykacie się w gronie przyjaciół, rodziny, macie dobre samopoczucie, śmiejecie się, bawicie, tak? Jakieś tutaj oblewanie czegoś, więc to jest w tle tutaj, więc na pewno nie będziecie rezygnować z życia rozrywkowego, nie będziecie rezygnować z życia towarzyskiego, ale po prostu na razie dajecie sobie spokój z myśleniem, planowaniem, żeby wejść w jakiś konkretny związek, bo teraz liczy się praca i zarabianie pieniędzy. No i jaki jest wynik? Wynik mamy taki, że na razie jest czwórka mieczy, czyli będziecie troszeczkę sami w domu, tak? Czyli chłodna też sypialnia, nie szykują się jakieś romanse, nie szykują się jakieś zbliżenia przyjacielskie. Musicie odpocząć, musicie nabrać sił, być może tutaj po tym przepracowaniu, tak? Być może jakiś wyjazd do sanatorium, być może jakiś urlop, jakieś chorobowe. Musicie się po prostu naprawić, odnowić, jakaś rekonwalescencja, rehabilitacja po jakichś tutaj zmaganiach. Myślicie o odpoczynku, tak? Myślicie o wyjeździe, myślicie o wolnym, żeby po prostu odpocząć, nabrać sił, oczyścić umysł, zregenerować ciało, po prostu odpocząć, tak? Więc na razie nie w głowie Wam tutaj jakieś historie romantyczne. No dobrze, moi kochani, sprawdzę tutaj tylko tą dziesiątkę buław, no ale chodzi o przepracowanie, ale jakby tyle pracujecie, to jak najbardziej tutaj chodzi o Wasze przemęczenie, gdzie może się odbić to później na zdrowiu, tak? I po prostu nie będziecie mieli nawet ochoty myśleć, żeby gdzieś tam się z kimś spotkać i rozwijać jakąś tutaj relacje, ponieważ no, widzę tutaj, że będzie praca, będzie przepracowanie i jakiś tutaj odpoczynek, czyli być może coś tu się tutaj wydarzy. Paź buław. Paź buław, czyli jest szansa na jakiś romans, flirt, na jakąś nową przyjaźń, nowe znajomości. Ale nie bierzcie zbyt dużo na siebie, tak? Nie bierzcie zbyt dużo na siebie. To może też dotyczyć tego, że zaczynacie jakiś nowy biznes i po prostu szalejecie na hura. Tutaj bierzecie dużo na siebie, dużo odpowiedzialności, dużo zajęć, dużo angażujecie się w tą pracę i po prostu nie macie czasu myśleć teraz o sobie, o towarzyszu życia. Czwórka mieczy, karta siły. Karta siły, czyli musicie po prostu zmierzyć się tutaj z jakąś chorobą albo z jakimś uleczeniem siebie, tak? Pomedytowaniem, uspokojeniem myśli, wypoczynku, nabraniu sił, energii. Karta siły mówi też o zodiakalnym lwie. Jest to karta mówiąca o tym, że mimo wszystko dacie radę, jesteście naprawdę osobami takimi silnymi wewnętrznie, sprostacie każdemu wyzwaniu, tak? Postawicie się każdemu wyzwaniu i znajdziecie sposób na to, żeby zapanować nad jakąś złą sytuacją, więc tutaj myślę, że wszystko się uda pozytywnie. Więc kochane byczki, no w maju niestety, na razie nikt nowy się nie pojawi, ale szukacie, tak? Szukacie, bawicie się, więc być może ktoś wpadnie Wam w oko. Zobaczymy jeszcze kartę przesłanie anielskie, zobaczymy ósmą kartę od spodu. Ósma karta od spodu. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. No widzicie, finanse i kariera. Tak, finanse i kariera. No karty rozmawiają ze sobą. W tej chwili kwestie finansowe wpływają na Twoje życie uczuciowe. A co ja mówiłam przed chwilą? W przeszkodach finanse, praca, czyli praca przeszkadza znaleźć kogoś. No widzicie, jak karty rozmawiają? Taka prawda. Już Wam czytam, moi kochani, finanse i kariera. Jest.
Miłość i pieniądze były ze sobą związane od niepamiętnych czasów. I ta karta jest uosobieniem tej ciągłej korelacji. Romantyczne anioły pragną uwolnić Cię od presji związanej z finansami bądź karierą zawodową, byś mógł w większym stopniu cieszyć się każdym aspektem życia, włączając w to sferę miłosną. Podczas gdy będziesz pracować nad źródłem satysfakcji, która otworzy Twoje serce, musisz ją zrównoważyć innymi aspektami związanymi z miłością, takimi jak frywolność i śmiech. No, frywolność i śmiech, trzy kielichy w tle. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ możesz otrzymać wiele korzyści wynikających z takiego pozytywnego podejścia do życia. Poproś anioły, by polepszyły Ci nastrój, poziom energii, czyli rekonwalescencja, stan finansów i kariery oraz by oddziaływały na każdą kwestię, która jest konieczna do osiągnięcia spokoju. No widzicie, kochani, zrównoważyły, tak? Czyli karta umiarkowania, czyli żeby pogodzić wszystkie sfery swojego życia, tak? I finansową, i uczuciową, i materialną, i aktywną naszą działalnością, tak? No bardzo ładnie. Dobrze, kochani, ale pamiętajcie, że przyszłość to jest słońce, czyli czeka Was sukces, zadowolenie, czyli myślę, że niedługo już się ktoś pojawi w Waszym życiu. Oczywiście jest to czytanie ogólne, więc nie z każdym może rezonować, dlatego wybierzcie te karty, które do Was pasują. Zachęcam, żebyście sobie odsłuchali filmik ze znakami ascendentalnymi, Wenus, Księżyc. Być może tam będzie coś jeszcze dopowiedziane do Waszej tutaj historii. Bardziej jasne i klarowne dotyczące Waszego życia prywatnego. Tymczasem życzę Wam wspaniałego miesiąca. Nie bierzcie tak dużo na siebie, tak? Nie przepracowujcie się, odpoczywajcie, nabierajcie sił, wigoru. No i rozglądajcie się, kochani, na tych imprezach, gdzie tam będziecie balować, świętować, czcić jakieś tutaj narodziny bądź jakieś związki małżeńskie. Jest dużo osób, jest okazja poznać kogoś fajnego. Życzę Wam tego z całego serca. Kochane byczki, dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia.